O trendach w zarządzaniu zasobami ludzkimi rozmawiali uczestnicy konferencji, która odbyła się w Akademii Śląskiej. Zarówno temat, jak i miejsce spotkania nie były przypadkowe. Na tej śląskiej uczelni otwarty został niedawno nowy Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, a od października będzie można na nim studiować m.in. zarządzanie. Robimy przed rozpoczęciem edukacji studentów już wydarzenia związane z tą tematyką właśnie biznesową. To nie jest tylko oferta skierowana dla studentów, którzy chcą studiować w języku polskim, ale również to jest oferta właśnie na kierunku zarządzania na studiach pierwszego, drugiego stopnia dla studentów, którzy chcą studiować w językach obcych. I to są zarówno osoby, które są tutaj już w Polsce i chcą studiować na przykład w języku ukraińskim, czy angielskim, czy rosyjskim, ale też bardzo mocno myślimy o tym, żeby pozyskiwać chętnych kandydatów, a docelowo studentów z zagranicy, którzy są bardzo zainteresowani tym, żeby móc się rozwijać dalej i studiować na Akademii Śląskiej, na tych kierunkach, które oferują kształcenie w językach obcych